opowiem Państwu bardzo króciutko na temat naszych działań targu rolnego w Siedlęcinie, który tutaj już został wymieniony przez Pawła i kilku poprzednich mówców. Nasz targ rolny, który działa pod wieżą siedlęcińską zabytkową, trwa już 3 lata. 3 lata temu ruszyliśmy z dwoma pierwszymi stoiskami, paczka izerska i tutaj obecna w pokoiku weganizerka Magda, która w tej chwili już nie jest z nami, poszła gdzieś tam w jakieś troszeczkę inne ścieżki. I w tej chwili mamy na dzień dzisiejszy około 20 wystawców, którzy co sobotę od 10 do 13 godziny oferują swoje produkty właśnie w tym pięknym miejscu zabytkowym. Gama produktów jest bardzo szeroka. W tej chwili można powiedzieć, że mamy już wszystko. Jest nabiał owczy, kozi, krowi, wędliny wszelakie domowego wytworu, pieczywa, zboża, orkisze, płaskórki, kasza gryczana, przetworów, bardzo dużo wypieków domowych, słodyczy i warzywa oczywiście. Nie mamy wiele jeszcze owoców, nie ma wielu wystawców jeszcze z owocami, z ofertą owocową. Jesteśmy otwarci na to, żeby się rozwijać. Zapraszamy ciągle nowe gospodarstwa, nowi rolnicy, którzy się pojawiają, którzy są chętni do sprzedaży na naszym targu, są bardzo mile widziani. Ustawiliśmy sobie pewien regulamin, zasady działania. Chodzi o to, żeby produkty były sprzedawane na targu lokalne, w miarę możliwości ekologiczne i produkowane na uczciwych zasadach. Jak na dzisiaj można powiedzieć, że nie do wszystkich wystawców w 100% udało nam się jakby ten regulamin zastosować, ale myślę, że 95% osób spełnia warunki, nasze założenia, nasze inicjatywy. Targ jest inicjatywą oddolną, nie jesteśmy żadnym stowarzyszeniem, ani fundacją, ani odgórną inicjatywą, po prostu skrzyknęliśmy się społecznym, oddolnym sumptem i działamy. Kto tutaj, jeżeli jest na sali z osób zainteresowanych wystawianiem się, sprzedawaniem, zapraszam do kontaktu do mnie. I konsumentów, oczywiście klientów, zapraszamy serdecznie. To jeżeli chodzi o targ rolny. Drugą moją tutaj częścią prezentacji jest paczka izerska. To jest nasza lokalna inicjatywa, która polega na tym, że lat temu kilka gospodarstw lokalnych, rolnych połączyło swoje siły na zasadzie wspólnej sprzedaży produktów. Jest to gospodarstwo ekologiczne Czernica koło Jeżowa Sudeckiego, Ewa i Mietek Torończak, którzy produkują ekologiczne zboża, żyto, jęczmień, płaskórka, orkisz. Przetwarzają na różne sposoby. Mają też warzywa ekologiczne. Jest to gospodarstwo certyfikowane. Bardzo, bardzo szeroka oferta. Dodatkowo jest gospodarstwo nasze, moje, czyli mojego męża, który tam siedzi pod oknem, Sławka i mnie. Kaszarnia kamienne. Oferujemy produkty z gryki wszelakie i okresowo, sezonowo też inne produkty, jakieś przetwory, octy, ziołowe przetwory i to, co się po prostu okresowo, sezonowo pojawia. I sezonowo mamy też w naszej paczce izerskiej serowarnika z wyrobami z owcze sery, z tym, że to jest tylko przez pół roku. Działamy już, tak jak mówię, 5 lat. Jest taka pewna teraz taki moment krytyczny, gdzie jakąś decyzję musimy podjąć odnośnie jakiegoś rozwoju i jakiejś wprowadzenia zmiany, nowego ducha, bo tak no jest ten czas, pora na to, tak to czujemy. Też się zmieniają regulacje, przepisy, ustawy w Polsce i różne tutaj prawne sytuacje, które być może będą temu sprzyjały. Ja bardzo dziękuję. Powiedziałam o naszych lokalnych inicjatywach. Paweł, tutaj pani Kasia też.